proszę Państwa, zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie powiatowym, sesję prowadzi przewodniczący rady. W związku z tym, że pana przewodniczącego dzisiaj nie ma, na podstawie oczywiście cytowanych przeze mnie tutaj przepisów ustawy o samorządzie powiatowym i regulaminu organizacyjnego, które żeśmy przyjęli, pan przewodniczący upoważnił mnie do prowadzenia dzisiejszych obrad. Tu jest, no, przeczytam oficjalnie. Na podstawie paragrafu 11 ust. 3 statutu powiatu upoważniam wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Bronisława Syguły do prowadzenia obrad 46. sesji Rady Powiatu w dniu 28 sierpnia 2014 roku. W związku z tym oficjalnie tutaj zaprezentuję się. O. Tak, może być. Dobra. Proszę Państwa, otwieram obrady 46. sesji Rady Powiatu Wołowskiego. Witam wszystkich radnych, starostów, witam przybyłych gości, zaproszonych, no, pana Grzegorza Łyczkę, panią skarbnik Beatę Sadowską, pana adwokata Dariusza Czułowskiego, panią Henrykę Pańków, powiatowego inspektora sanitarnego w Wołowie. Na sesji mają być jeszcze Stanisława Borowacz, Piotr Smelkowski i Paweł Czarny, ale chyba dojdą z tego. Proszę Państwa, zgodnie z listą obecności na sali jest 16 radnych. Co z uwagi na tryb zwołania sesji, doręczania zawiadomień, wobec nie czy są jakieś zastrzeżenia, zgłoszenia co do trybu zwołania sesji? Wobec niezgłoszenia zastrzeżeń co do zwołania sesji, doręczania zawiadomień i materiałów oraz obecności radnych w liczbie stanowiącej wymagane kworum stwierdzam prawidłowość zwołania sesji oraz zdolność Rady do obradowania. I przystępujemy do punktu drugiego, przyjęcie proponowanego porządku obrad. Porządek został Państwu przesłany wraz z materiałami. Czy są uwagi do porządku obrad? Proszę bardzo. Tak. Proszę o rozszerzenie porządku obrad o dwa punkty, złożyłem pisemne. Tak. Dotyczy to rozszerzenia porządku, dotyczy rozpatrzenia projektu oraz podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków finansowych dla jednostek budżetowych i proponuję to umieścić w punkcie 8a oraz drugi punkt 4a dotyczący podjęcia stanowiska w sprawie służby zdrowia. I teraz proszę Państwa, kto jest za przyjęciem rozszerzenia porządku obrad co do pierwszego punktu zgłoszonego? Proszę o głosowanie. Kto jest za? Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Jednogłośnie. Co do punktu drugiego o rozszerzeniu dotyczące stanowiska służby zdrowia. Kto jest za? Proszę bardzo. Wszyscy, tak? I proszę Państwa, proponowany porządek obrad po zmianach wygląda następująco. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji, sprawozdanie starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności zarządu między sesjami, podjęcie stanowiska w sprawie służby zdrowia, ocena bezpieczeństwa sanitarnego powiatu wołowskiego za rok 2013, rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia publicznemu gimnazjum nr 2 w powiatowym zespole szkół w Brzegu Dolnym, rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Bursie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie, rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków finansowych dla jednostek budżetowych, rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu wołowskiego na rok 2014, rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wołowskiego.
rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ołowie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu. I 12 punkt, interpelacja, zapytania. 13 wnioski, oświadczenia radnych, wolny głos i zamknięcie obrad. W związku z tym proszę, proszę bardzo. Teraz by się nasunęła taka uwaga, jak pan przewodniczący czytał, bo w punkcie 4 mamy sprawozdanie, czy jest ocena bezpieczeństwa sanitarnego w punkcie 5. A podejrzewam, tak mnie coś przez skórę czuję, że to stanowisko to może być punkt, który się długo przeciągnie. Czy ewentualnie nie lepiej, aby pani inspektor najpierw w punkcie 5 ma to stanowisko po tym przesłuchaniu. Także taka mam propozycja, ale to jest tylko propozycja. Propozycja do przyjęcia. Proszę bardzo, kto jest państwa, żeby zamienić te punkty. Najpierw będzie ocena bezpieczeństwa sanitarnego, a potem podjęcie stanowiska w sprawie służby. Ja sądzę, że to stanowisko jest ściśle powiązane tutaj ze sprawozdaniem pana starosty, także bym prosiła jednak, aby pozostały te dwa punkty komisji. To mamy wtedy jakby odmienne stanowiska, ale wniosek pana radnego Cukrowskiego proszę o przegłosowanie, kto jest za zamianą tych punktów. I wtedy wymienię. Dwie osoby za. Kto jest przeciw? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reszta się wstrzymała, tak rozumiem? Wniosek nie został przyjęty, w związku z tym pozostaje porządek obrad wskazany przeze mnie. W związku z tym głosujemy zaproponowany porządek obrad. Proszę bardzo, kto jest z państwa radnych za przyjęciem porządku obrad przedstawionego przeze mnie? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Rada przyjęła porządek obrad 16 głosami za. I proszę państwa, przechodzimy do punktu trzeciego. Projekt protokołu z 45. sesji Rady Powiatu był wyłożony w Biurze Rady i Zarządu oraz został przesłany drogą elektroniczną. Poprawki zgłosił radny Oleniusza, które zostały uwzględnione. Czy ktoś z państwa jeszcze jest za zmianami dotyczącymi protokołu z obrad poprzedniej sesji? Jeśli nie ma, to proszę bardzo o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem protokołu obrad poprzedniej sesji? Kto jest za? Wszyscy dziękuję uprzejmie. I przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawozdanie starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności zarządu między sesjami. Proszę bardzo, panie starosto. Szanowni państwo, zarząd zajmował się następującymi sprawami. Przyjął i zdecydował, że skierowano na sesję Rady Powiatu projekt uchwał, które będą procedowane w dalszej części naszego dzisiejszego spotkania. Podjął uchwałę w sprawie przekazania mienia po rozwiązaniu z rodziny domu dziecka w Galwanie. W sprawie nieodpłatnego przekazania mienia rukomego stanowiącego własność powiatu polskiego dla zespołu szkół specjalnych w Biurze biorącej udział w projekcie podejmujące szanse równy start. W sprawie odwołania powierzenia zadań do rady synodowicznego. W sprawie zmian budżetu powiatu w sprawie podjęcia udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Powiatowe Centrum Medyczne spółki Wyszegłowie spółki z OO. W sprawie zatwierdzenia planu pracy Powiatowego Ośrodka Doskonania Nauczycieli. W sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Borodacz, dyrektor zespołu szkół im. Tadeusza Kościuszki. I w sprawie uchwały regulaminu organizacyjnego zarządu dróg powiatowych. W zakresie promocji sportu przyjął się do wniosku pani radnej Borodacz w sprawie przyznania kryształu roku księdzu Oleniuszowi Kozienkowi. Przyjął się dla prośby wiejskiego Służby Ochrony Zdrowia o przekazanie nagród na kwestię sportową lub suwerenności. Zaakceptował wniosek Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Ołowie w sprawie wystąpienia do kuratora Chorotem Oświaty z wnioskiem o przyznanie akredytacji PAGM w Ołowie wchodzącej skład tej naszej placówki, jeśli nie macie pewnego skrótu. Zaakceptował wniosek Zespołu Szkół Zawodowych Brzegów w sprawie przyznania Nagrody Kuratora Oświaty Orzeł Dolnośląski dla Filipa Cudowskiego z tej szkoły.
pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Łowie w sprawie o dofinansowanie programu ekologicznego realizowanego w trakcie wakacji 2014. Chodzi o realizowany programie wezmę dziećmi, a już wzięli, wzięli dzieci z placówki oraz zaproszeni gości dzieci i młodzież wychowawcy z Parkowskiego rejonu Gorniczowskiego na Ukrainie, którzy przebywają na terenie powiatu wołoskiego w ramach wypoczynku. Zarząd decydował o przekazaniu kwoty 7 tysięcy na wsparcie tego zadania. Zapoznał się z nowym harmonogramem i kosztorysem zadania pod nazwą Międzynarodowy Festiwal Morski Regionalny Kultus Organii w razie zgodnego przyjęcia. Zresztą dróg. Zaakceptował porozumienie z nadleśnictwem wołów dotyczącą modernizacji droga pocztowa i kosztorysa po 50%. 150 tysięcy po 50%. Wyraził zgodę na powołanie biegłego sądu wyrzutców z badania parametrów technicznych drogi powrotowej Krzywdina Mała. Wołów Krzywdina Mała. To jest ta nasza inwestycja. Zapoznał się z informacją dyrektora Zarządu Powiatowego dotyczącą możliwości złożenia wniosku do Dolnośląskiej Służby Drogi Kolei na ramach programu przebudowy i remontu dróg wojewódzkich. Zapoznał się z informacją w sprawie następnych schetynówek na przyszły rok. Przygotowuje się do tego, ale nie podejmujemy tej decyzji. Zapoznał się z informacją dyrektora w sprawie przebudowy drogi powiatowej Wołów-Krzywdina Mała. W zakresie spraw różnych. Zapoznał się z pismem zarządu Komitetu Powiatowego PiS Polskiego PCM w sprawie wyraźnej opinii minister Mateusza. Pozytywnie rozpatrzył wniosek Agencji restauracji i realizacji rolnictwa w sprawie remontu dachu budynku przy ulicy Zagłębi Zielonego, gdzie mieści się to biuro, budynek jest nasz, biuro jest. Zapoznał się z wnioskiem pani Danuty Kornatowskiej dotyczącej chęci zakupu promówki wraz z działką położoną w brzegu na cele agroturystyczne. Zarząd zdecydował o przeznaczeniu do sprzedaży wyżej wymienionej działki. My byliśmy tu po konsultacji z burmistrzem Brzegu, który nie wyraził zainteresowania. Powiedział, że dobrze, że tak ktoś to po prostu wykorzysta. Zapoznał się z informacją dotyczącą odwołania złożonego przez panią Marię Piątek od decyzji wojewody Żoroślowskiego. W skrócie powiem, że to jest ta decyzja, że dotyczy obwodnicy i po prostu to jest sprawa porządkowa. Zapoznał się z informacją ZK Wołowy dotyczącą przeniesienia praw własności lokali położonych przy ulicy Wysokiej Wołowy na rzecz Skarbu Państwa. Czyli zakład karny chciałby przekazać budynki nam, a my możemy sprzedać na podstawie naszych przepisów uchwał wcześniejszych i dochody z budynku zainwestowanych. Czy Skarb Państwa do samorządu lub do Skarbu Państwa, jeszcze tego żeśmy nie rozstrzygnęli, jaka jest droga, my jesteśmy zawsze do przodu. Finansowo. Pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie o wyrażenie zgody na utworzenie drugiego oddziału klasy pierwszej zasadniczej szkoły zawodowej. Pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora gminy Tadeusza Kościuszki w Wołowie o wyrażenie zgody na utworzenie 25-osobowego oddziału klasy pierwszej techniki. Pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora operatorowego Zespołu Szkół Brzegowych o wyrażenie zgody na 20-osobowego oddziału, ale on już jest 25, z tego co wiem. Także myśmy wiedzieli, że 25. I pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Mikołaja Kopernika w sprawie utworzenia dodatkowego oddziału klasy pierwszej w Procilu Mundurowej. Tam jest 27. Teraz przejdę do następnej sprawy. Ta jest tutaj wymieniona. Przedwczoraj opuściły nas dzieci, które przez 2 tygodnie przebywały na terenie powiatu wołoskiego. Zaprosiliśmy dzieci z Bełbuczowa. Są to dzieci, które przeżywają stres związany z wydarzeniem na Ukrainie. Mieliśmy mało tych wymian międzynarodowych, natomiast to, co żeśmy zrobili, jest wyjątkowo
ja uważam i sensowna, i potrzebna, i tak po ludzku jakby udana. Tak jak powiedziałem, dzieci już wróciły, więc mogę spokojnie o tym mówić, bo cały czas się bałem, że ktoś rękę złamie albo nogę i będziemy mieli tutaj historię prasową. Kosztowało nas to rekordowo mało. Mogliśmy to zrobić dzięki współpracy z prezydentem Wrocławia, który fundował dzieciom zoo, suweniry oraz akwapark z obiadem, z marszałkiem, który dofinansował nas w kwocie prawie 10 tysięcy. Rokito, która przyjęła dzieci, ugościła i dała bardzo piękne suweniry. Nad leśnictwem, które się zachowało bardzo podobnie. Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i burmistrzem Brzegu, który udostępnił wszystkie obiekty Brzegu za darmo, na których dzieci uczestniczyły. A najważniejszy w tym wszystkim było nasze ciągłe ulicy Kałowe, to szkoła na ulicy Kościuszki, której pracownicy musieli przygotować internat dla tych dzieci oraz pracownicy kuchni, którzy przy tym pracowali. Wydział Promocji, pan Uszyński, pan Lekki, czyli dwie panie, które tutaj siedzą, mogą udzielić państwu dodatkowych informacji. Ja muszę powiedzieć, że tak się ludzie napracowali, że praktycznie przez te dwa tygodnie zorganizowali te kolonie i uczestniczyli we wszystkich zajęciach, które dla tych dzieci robiono. Pobyt był tak bogaty, że praktycznie codziennie te dzieci gdzieś były i opiekunowie domagali się wyjazdów do sklepu, bo mieli za dużo wycieczek. Takich prawdziwych, znaczy ksiądz, Lubiąż, Wrocław wielokrotnie, różne muzea. I teraz ta sprawa, do której chciałbym przejść, to jest szpital, ale może zanim przejdę do szpitala, to państwo mi zadacie w tym zakresie wcześniejszym jakieś pytania, a później połączymy ten szpital, moje wystąpienie z tym stanowiskiem, żeby nie mieszać różnych porządków. Jak pan już przy szpitalu. Dobrze. Znaczy, proszę państwa, do sprawozdania pana starosty. Proszę bardzo, czy są jakieś pytania? Proszę pan Fedorowski. Starosta przedmiot przedstawił pracę, z jakimi się zarząd zajmował przez ostatni okres między sesjami. Ja chciałem zapytać, bo oczywiście były materiały z prac zarządu, ale nie wszystkie na internecie. I jeżeli chodzi o harmonogram i kosztorys zadania pod nazwą 14. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej Campus Organi, czyli zapoznał się zarząd i wyraził zgodę na jego przyjęcie. No nie wiem, czy akurat zarząd musi wyrazić jakąśkolwiek zgodę, ale chciałem zapytać się, czy z tym jakby wyrażeniem zgody wiążą się jakieś zobowiązania finansowe ze strony powiatu? Ponieważ w umowie mieliśmy napisane cały montaż finansowy, jak to będzie przebiegało, a on się zmienił po stronie nie naszej, to po prostu nas organizatorzy zapoznali, w jaki sposób będzie to finansowane, a nasz udział w tym przedsięwzięciu się nie zmienił. Czyli był konkurs, przeznaczyliśmy tam chyba 7 tysięcy złotych, 6 tysięcy złotych i dalej jest to 6 tysięcy. Dobrze, czyli to jest kwota, jaką powiem, wynikało to się... Wynikało z umowy, że mają nas zapoznać, to nas zapoznać. Dobrze. Dobrze. Jeżeli to jest w ramach konkursu i to tak, się te kwoty zgadzają, to jasne. Kolejne pytanie mam dotyczące w sprawach różnych, dotyczące wniosku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wrocławiu o wyrażenie zgody na remont dachu budynku. I w materiału doczytałem, że ten koszt jest oszacowany na 35 tysięcy złotych przez właśnie dzierżawcę. No wiadomo, że powiat z tytułu dzierżawienia tego obiektu pobiera opłatę i to będzie, nie wiem, pewnie w jakiś sposób przez zarząd ustalone, że zdjęte częściowo z tej dzierżawy ten koszt, żeby to wyrównać, bo została zgoda podjęta. Natomiast jestem ciekawy, jaka jest po prostu wysokość dzierżawy, znaczy opłaty za dzierżawę, dlatego że chodzi mi o zbilansowanie, w jakim czasie te 35 tysięcy złotych jakby można będzie po prostu sobie zrekompensować. 10 miesięcy będzie trwała okres rekompensaty. Natomiast jeśli chodzi o wysokość tej ceny, to ja miałem też takie. Wydawało mi się, że to jest za dużo i wysłałem naszego
inspektora nadzoru, który to wszystko oszacował i powiedział, że te kwoty się zgadzają. Nadmienić należy, że to jest ciągle nasz obiekt i dzięki temu jego to się podnosi. I że wydanie umowy przed zimą i przed tym wszystkim jest ryzykowne. A czy pan starosta pamięta wysokość dzierżawy, jaką agencja ma? Myślę, że to jest 3,5 tysiąca, skoro 10 miesięcy. Nie, bo to z tego co pamiętam, jeśli można, panie starosto, to nie będzie zwolnienia z całego czynszu, tylko z tego co pamiętam, to jest w proporcjach 2/3 miesięcznego czynszu wchodzi jakby w kwotę 35 tysięcy. Reszta kwoty dalej będzie wpływała na konto starostwa, ale nie pomnę dokładnie ile. Dobrze, to nie jest takie same kwestia rzędu, czy z tego wniosę, że około 5 tysięcy jest miesięczna dzierżawa, skoro tutaj pan adwokat mówi. Panie zbiorze, proszę zapisać, czy miałem gdzieś takie odpowiedzi. Tutaj w kolejnym punkcie jest wniosek pani Danuty Kornatowskiej dotyczący zakupu promówki i działki przyległej Brzegu Dolnym na cele agroturystyczne. Ja chciałem zapytać, kto ewentualnie, bo wiadomo, żeby taką działkę wystawić na sprzedaż, to musi się ktoś tam po tego pokręcić, jakiś rzeczoznawca, ktoś to oceni. Chciałem zapytać, kto prowadzi te właśnie przygotowawcze czynności do wystawienia tej działki na sprzedaż? Czy starostwo, czy inny samorząd? Wydział drogi i starostwo. Czyli nasza komórka wewnętrzna. Normalny wydział. Rozumiem. I jeszcze mam jedno pytanie dotyczące zakresu edukacji, bo tutaj no zgodnie z tymi ustaleniami, chyba że zmieniły się, ta graniczna ilość osób w jednym oddziale to jest 26, tak? I tutaj czytamy, że zarząd wyraził zgodę na utworzenie klas, co prawda minimalnie mniej licznych, ale jednak poniżej 26 osób. I to w dwóch przypadkach, nie wiem jak jest, jeżeli chodzi o klasę pierwszą w liceum imienia Kopernika w Wołowie. Bo tutaj mam osobne pytanie, ile oddziałów jest ich w klasie pierwszej, czy 3, czy 4, czy 2, bo padały różne ilości. Tutaj jest kolejny oddział, więc nie wiem, czy to jest drugi, czy trzeci, czy czwarty. I ewentualnie ile osób też właśnie sobie liczy ten oddział. Pan starosta coś mówił 27, 28, ale ja nie dosłyszałem, czy tak chodziło dokładnie o to. Także jeszcze przepraszam, reasumując to moje pytanie i jakby wnioskując kolejne, czy zarząd nauczony poprzednim doświadczeniem podejmuje tą decyzję świadomie i jakby no wbrew swoim ustaleniom, tak? No bo rozumiem, że było 26. Tak, no właśnie chciałem zadać to pytanie. Dziękuję. No więc jeśli chodzi o Kościuszki, klasa 25-osobowa, ale klasa jest liczniejsza. Nie ma sensu robić, trzymać się koniecznie tej liczby, skoro w klasach pierwszych, we wszystkich klasach tej szkoły jest więcej niż 26. Na siłę przeciąga dziecko z klasy do klasy, uważam, jest to bezsensowne. Jeśli chodzi o Brzeg Dolny, powiedzieliśmy 26 osób, ale gdy jest 25 osób, likwidować szkoły z powodu jednego dziecka, to przyzna pan, że to jest zarząd po prostu. Był niepoważny. Jeśli chodzi o Mikołaja Kopernika szkoła, są tam 4 klasy. Jedna jest 20. Tutaj cyfry pan powiem o tych, co niedobrze. Jedna ma 27 i do tych nie mamy zastrzeżeń. Druga ma chyba 26. Zastrzeżenie mam do klasy 22-osobowej i 18-osobowej. Jutro w tej sprawie będzie spotkanie z dyrekcją. Niestety postawiono nas przed faktem dokonanym i tutaj mam pretensję do szkoły. Proszę bardzo. Czyli panie starosto, ile klas pierwszych mamy w naszych szkołach powiatowych? Nie, no dobrze, ale żebyśmy usłyszeli, ile mamy klas. Pani radna, ja powiem, mam wiceprzewodniczący, to może tak, szkoła. Tak. Zespół szkół na ulicy Kościuszki, 3 oddziały klas pierwszych, technika. Liceum ogólnokształcące imieniem Kopernika w Wołowie, 4 oddziały, klas pierwszy. Zespół szkół zawodowych w Wołowie na ulicy Spacerowej,
trzy oddziały, w tym jeden oddział technikum łączony i dwa oddziały zasadniczej szkoły zawodowej. To jest WOŁ. I mówimy o systemie kształcenia dla dorosłych, który funkcjonuje w zespole szkół, bo ten nabór jeszcze jest generalnie prowadzony. On trwa. Teraz przejdziemy do Brzegu Dolnego. Brzegu Dolnego, zespół szkół zawodowych, to są trzy oddziały klas pierwszych, czyli mamy jeden oddział technikum, jeden oddział liceum ogólnokształcącego i jeden oddział zasadniczej szkoły zawodowej, ale bardzo liczny oddział, już od razu powiem, tak, bo na przykład liceum to jest 33 uczniów. Natomiast jeżeli chodzi o powiatowy zespół szkół, tam jest właśnie ten jeden oddział liceum ogólnokształcącego. W tej chwili już dzisiaj mam taką informację, że 25-osobowy i dwa oddziały gimnazjum. Też bardzo liczne, 32 i 33. 33 uczniów. Także no, nabór powiem, że został wykonany dobrze. Mamy dużą grupę uczniów spoza terenu powiatu wołowskiego, głównie z powiatu lubińskiego, tam dotyczy to Ścinawy i nawet samej miejscowości Lubin. Oni wybierali ten kierunek liceum ogólnokształcącym mundurowym. No i generalnie ten nabór jest wyższy niż założyliśmy. Czyli jeżeli chodzi o wpływ na subwencję, no, to na pewno będzie miał duże znaczenie. Niemniej jednak no, jest ten niedosyt, jeżeli chodzi o kwestię właśnie liczby oddziałów utworzonych w liceum ogólnokształcącym imieniem Kopernika, ale tutaj ten starosta spotka się z gronem pedagogicznym, z dyrekcją i na ten temat będzie rozmawiał. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dopowiem do tego jedno zdanie, bo będziemy rozmawiali z dyrektorami szkoły, będzie odprawa. Jakby potem będziemy na sesji przedstawiali te szczegółowe analizy, ponieważ nie chcielibyśmy dzisiaj powiedzieć coś, co wymaga wyjaśnienia z dyrektora. Czy po prostu możemy się mylić, bo do wyjaśnienia coś będzie do końca. Bo tak naprawdę ile jest dzieci do 1 września? Dziękuję bardzo. Jeszcze pan Zagrowski. Nawiązanie do tego, co pan wiceserosta powiedział, bo tak się składa, że ja byłem zainteresowany wynikami naboru, dlatego że moje młodsze dziecko tam się wybiera do szkoły średniej, konkretnie do Zetki w Brzegu Dolnym, do technikum tym razem, młodszy. I miałem okazję porozmawiać z panią dyrektor i no, to była sytuacja na początku lipca, bo wtedy mniej więcej ten nabór się kończył. I tam też był nabór uwolniony, też był nabór do dwóch klas europejskiej, czyli tej językowo taki obszerny, bo tam miał kilka języków i plus oczywiście ten profil ścisły. I wtedy była taka sytuacja, że w tym profilu ścisłym było bodajże 27 czy 28 osób nabór, natomiast w tym drugim profilu było, znaczy oryginału świadectw bodajże 17 czy 18, dokładnie w tej chwili nie pamiętam. No i chciałem zapytać się, jaka sytuacja właśnie w tej zetce wygląda, no bo skoro tutaj pan starosta mówił, że będzie rozmawiać z panią dyrektor w Koperniku, bo jest klasa 18-osobowa, czyli tam podobna sytuacja, to już mniejsza z tym, ale co się z tą młodzieżą stało, że tam było te 17 czy 18 osób, to ona, nie wiem, czy gdzieś przeszła do innej szkoły, czy po prostu klasa jest bardzo liczna, ta jedna? Chciałem o to zapytać. Proszę bardzo. Tak. Się zajmowałem, więc tak. Jest kilka takich niedopowiedzeń. Wypowiedzi pana Marka Sokolskiego. Dlaczego? Dlatego, ponieważ my musimy rozróżnić dwa elementy. Pierwszy element dotyczy liczby złożonych podań, a drugi element dotyczy szkoły pierwszego wyboru. I to zupełnie zmienia jak gdyby obraz. Bo rzeczywiście złożonych podań było 27, ale pierwszego wyboru to było tylko 20. Tak? Natomiast w tym kierunku, o którym pan mówi, tym artystycznym, tak? Nie, to europejskim. Europejskim, no właśnie, tam było podań złożonych pierwotnie
pierwszego wyboru. I tak to wyglądało. Teraz co się stało z tymi dziećmi? Część z nich oczywiście wybrała szkołę pierwszego wyboru, czyli na przykład dzieci z Wołowa wybierały papiery, przenosiły się do Wołowa. I też odwrotnie tak się działo. Natomiast ci, którzy zostali, pierwszy i drugi, znaczy te dzieci z tym pierwszym wyborem, czyli w sumie ich razem było 36, to 33 osoby zostały w liceum, właśnie, które funkcjonuje w zespole szkół zawodowych. Dwójka dzieci, no, dwójkę dzieci nakłoniono, zresztą one same się zdecydowały na przeniesienie papierów do technikum, które też funkcjonują w zespole szkół zawodowych w Brzegu Dolnym, no a jedno dziecko te papiery po prostu wybrało i pewno wybrało inne szkoły. Mocno nie śledziłem tego losu, prawda, tych wyborów. A więc generalnie to dyrektor dostosował się do tych naszych, powiedziałbym, wytycznych i utworzył dużą 33-osobowy oddział. Jeżeli chodzi o warunki pracy, no myślę, że te warunki pracy akurat w tej szkole nie są złe, bo rzeczywiście ta szkoła jest, powiedziałbym, tak doskonale już w tej chwili wyposażona, że każde dziecko będzie miało własne stanowisko pracy. Także tego bym się generalnie nie bał. Dziękuję bardzo. Pani Radnowy. Chciałam dopytać, czy klasy z liceum ogólnokształcących to są klasy jednoprofilowe, czy może nastąpiło połączenie profili? Chodzi zarówno o szkołę Brzegu Dolnym zawodową, jak i powiatowy zespół szkół, bo nabory były do dwóch różnych kierunków, z tego co rozumiem. I Państwo dyrektorzy zdecydowali o jednym kierunku i teraz czy ten jeden kierunek jest utrzymany, czy jednak jest połączenie profili? Utrzymany. Utrzymany jest, tylko Państwo oświatowcy, którzy orientujecie się w ramowych planach nauczania, to wiecie, że tutaj dyrektor ma rzeczywiście narzędzia, którymi może tak posterować, żeby powiedział zadość w pewnym sensie uczynić tym uczniom, którzy mieli trochę inne wybory. Tak to tak wyjdzie. No, na dwuprofilowość byśmy sobie raczej nie pozwolili, bo koszty takiego oddziału byłyby bardzo wysokie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, jeszcze raz. Jeszcze jedno pytanie mam, ale już w innej kwestii, w kwestii dróg, ponieważ tu jest pan starosta z mojej sprawozdania składał, że zarząd wyraził zgodę na powołanie biegłego sądowego odnośnie zbadania parametrów technicznych drogi 1286. Chodzi mi o to, jakiego szczebla jest, czy w ogóle już został wyłoniony ten biegły sądowy i czy z jakiego szczebla, czy to jest ze szczebla wojewódzkiego, krajowego, tak jak był Brzegu Dolnym, biegły sądowy, czy może tu z powiatu? Nie, wydaje mi się, że biegły może być jakiegoś szczebla. Nie? Biegły to jest biegły, ale w tej sprawie będzie pan Czarny i bardzo szeroko będzie mówił i jakby wyjaśnił, dlaczego nam jest potrzebny ten biegły. Biegły jest nam potrzebny po to, żeby nie chodzić do sądu, tylko wyjaśnić sprawę na początku, ale na dziękuję bardzo. Kto jeszcze z Państwa? Proszę, panie starosto, ja tylko mam takie krótkie dwa pytania, bo jeden dotyczy oczywiście tego kryształu roku, czy on został przyznany, kiedy wręczony będzie, czy był? Został, myśmy jeszcze nie wręczyli. Nie, ale bardzo dobrze. Zbieramy te wszystkie i zrobimy na koniec kadencji. Już tam niewiele czasu zostało, więc jeżeli ktoś jeszcze chce komuś przyznać, to proszę bardzo. Trudno dyskutować nad kimś, bo każdy jest zgłaszany na osiągnięcia, a ten kryształ to jest kosztowna rzecz. Dobrze, to jest jedno i proszę Państwa, Panie starosto, drugie pytanie, tylko tutaj nie ma Pana Dyrektora Czarnego, ale tu już Pan Radny Cukrowski pytał się, ja wracam do tego punktu sprzedaży tej promówki z działką. Czy rzeczywiście my musimy sprzedawać działkę w Międzywalu? Czy to w ogóle jest interes, to znaczy w sensie takim, żeby to nie zaszkodzić? No. Więc proszę Pana, zrobiłem to w ten sposób, że wpłynęła do mnie ta decyzja. Proszę. Na przykład tam prośba. Zwróciliśmy się do Brzegu
że im to przekażemy razem z tym czołem. Po prostu niech oni się zastanowią, w jaki sposób chcą to wykorzystać, ponieważ na pewno już na promu nie będzie. Natomiast ten statek rzeczny, który wymaga tych wszystkich dopuszczeń, różnych opłat, jeżeli miałby tam wypływać na te wody, no to się wiąże z jakimiś kosztami. I jak sobie dobrze przypominam, to jest około 30 tysięcy rocznie. Jesteśmy nie zainteresowani. Później się pojawił pomysł, że wezmą to cicho ciemne, tam coś będę robić. Później były jeszcze jakieś, ale ciągle czekałem na burmistrza. Teraz zadałem pytanie, powiedział, że nie mają takiego pomysłu, że jest za tym, żeby ta pani tam zrobiła grup turystykę, natomiast jak ona będzie ją robić, to przecież się będzie robić te, poprzez wszystkie uzgodnienia przewidziane w prawie. Czyli jaki jest charakter tej działki, co jest pani zabudowy? Ale mimo wszystko wracam do tematu, panie starosto, czy jakieś zapytania u nadzorze wodnym i dalej, bo przecież to jest międzywalu, to jak można sprzedawać coś, co w międzywalu jest, no, na zagrożenie powodziowe, jak ta osoba potem będzie rościć pretensje do naszych, do sprzedającego? To sprzedamy, odpowie na te wszystkie pytania. Czy to można sprzedać, jakie są warunki? Cały czas to stało, ale aż się prosi, żeby było wykorzystane, jeżeli ktoś myśli o turystyce w tym miejscu. Koło brzegu, na to wydaje mi się, że to jest miejsce rewelacyjne. Czy jeżeli popatrzymy na przykład, jak wyglądają wolno w Warszawie i na tam jest pilny pozytywny. Ale panie starosto, wracam do, że to jest między walem, nie za wałem. Za wałem, tak, to jest dobre miejsce, ale to jest przed wałem, przy na zalewowym okresie. Przyjmijmy coś takiego, że zwrócimy się do tego biegłego, żeby rozstrzygnął tą sprawę. No dobrze, bo to jest istotne. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie starosto. Proszę państwa, w związku z tym przechodzimy to, co pan starosta mówił o służbie zdrowia, to przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie stanowiska w sprawie służby zdrowia. I tu proszę pana starostę o zajęcie. Jeszcze wcześniej, zanim to stanowisko, powiem o okolicznościach. Oczywiście. Ale odpowiadając jeszcze jedno zdanie dotyczące tych naborów szkół, bo chciałbym państwu zwrócić uwagę, albo to jest takie, że jeśli chodzi o zespół szkół zawodowych w Brzegu, to wykonał po prostu nie tylko dobry nabór, ale wprowadził przy tym naborze takie warunki i taki wybór tego typu uczniów, które gwarantuje, że to liceum będzie na wysokim poziomie pracowało. I tutaj żeśmy o tym wielokrotnie rozmawiali, że w liceum jest najważniejsze matury, a nie jakieś opowieści inne. I te matury dotyczą przyszłości dzieci. Dzieci, które nie rokują, że zdadzą tej matury, powinny iść do szkół zawodowych i do techników. Jeśli chodzi o szkoły zawodowe i techników, również uważam, że bardzo solidnie w tym roku wygląda. Natomiast przy liceach, przy każdym roku powinniśmy się zastanawiać, o co chodzi. Czy chodzi o dobrą szkołę, czy o dobro dziecka, kto jest dobrą szkołą. I teraz przejdę do tego punktu dotyczącego szpitala. Proszę państwa, część z nas się spotkała, tutaj odbyła się komisja bezpośrednio po tym zdarzeniu, po tych wszystkich nawalnicach prasowych, które medialne, które nas spotkały. I na tym wyjaśniano sprawę tego wypadku, który miał miejsce w szpitalu, gdzie zakończył się tragicznie. No i śledzimy tam, już nie będę do tego wracał, wypowiedziałem swoje zdanie, natomiast uważam, że najważniejszą rzeczą jest to nie rozdrapywanie tej całej historii, analizowanie po 10 lat, czy drzwi powinny być zamknięte, czy nie zamknięte, tylko wykonanie takiego ruchu, żeby to się nie powtórzyło. I żeby to się nie powtórzyło, to po prostu trzeba wykonać ruch do przodu. I więc oceniając to wszystko, co się dzieje w prasie, muszę państwu powiedzieć tak, że nieprawdą jest, że powiedziano nam umowę na świadczenie na tą opiekę świąteczną i rodzinę. Nieprawdą. Ale prawdą jest, że mogą nam ją wypowiedzieć i najwcześniejszy termin tego wypowiedzenia mógłby być za tydzień.
ale w tej chwili nie wypowiedziane. Prawdą jest, że myśmy wypowiedzieli tę umowę. Wypowiedzieliśmy tę umowę, ponieważ chcielibyśmy przystąpić do konkursu na nowych warunkach. Nowe warunki, to jest nowe wejście, nowa, po prostu zmieniamy wszystkie sprawy związane z tą izbą przyjęć. Monitoring, wejście w innym miejscu, zabezpieczenie odpowiednie, regulamin odpowiedni, tak żeby to nie powtórzyło się to zdarzenie. Wypowiedzenie umowy przez nas skutkuje 3-miesięcznym okresem. W tym czasie szpital, ten Narodowy Fundusz musi ogłosić konkurs. I to byśmy przystąpili. Rozwiązanie w trybie natychmiastowym, no to też jest jakiś tam okres wypowiedzenia. Ja dążę do tego, żeby tego nie było w trybie natychmiastowym, albo żeby to przebiegało w taki sposób, że my potrafimy w sposób płynny zabezpieczyć ludziom opiekę w tym okresie. Wczoraj spotkałem się z panią dyrektor Narodowego Funduszu i wicedyrektor i przedstawiłem im, w jaki sposób chcemy rozwiązać tą sytuację, jakie ponosimy nakłady, jak się zmienia nasz szpital, jak się zmienia i czemu służy ta opieka, i to powiem jeszcze raz na końcu, opieka nocna. Dzisiaj odbyło się spotkanie wspólników. Spotkanie wspólników podjęło uchwałę takiej treści. Stanowisko Zgromadzenia Wspólników. Zgromadzenie Wspólników Spółki Powiatowe Centrum Medyczne w Ołowie, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, po zapoznaniu się z protokołem kontroli z dnia 28.2014 roku oraz wystąpieniem pokontrolnym z dnia 26.08.2014 roku Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zwraca się do ministra zdrowia, wojewody Dolnośląskiego oraz Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział Dolnośląski z prośbą o umożliwienie dokończenia działań naprawczych mających na celu modernizację budynku, w którym funkcjonuje szpital w Ołowie, oraz dostosowanie go do obowiązujących standardów, szczególnie w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. I się podpisałem, tak czytam w kolejności, tak tutaj jest. Ja, burmistrz Wołowa Dariusz Mura, burmistrz Brzeziu Stanisław Jaszczemski i wójt Wińsko Ryszard Mirydzik. To oświadczenie, stanowisko ma pokazać wszystkim, którzy zajmują się tą sprawą, że my nie śpimy, nie odpowiadamy na pisma, tylko podejmujemy konkretne działania. I te konkretne działania wystarczy tam przyjść i zobaczyć, stanąć, jak wygląda szpital. Mówię to tak w skrócie, bo ponieważ przypuszczam, że każdy z radnych to widział, no, jest to dla nas źródło satysfakcji. Ponieważ jest takie parcie medialne, w którym jakby wszystko jest osądzone, rozstrzygnięte i jakby bardzo krytycznie nas przedstawiają, a równocześnie no na pewno nie mieliśmy takiego zamiaru. Na pewno nie było to zamiarem tych osób, tych pań, które tam pracowały, tych księgniarki, żeby doprowadzić do takiej sytuacji. A na dodatek mogę powiedzieć, że ta sytuacja w zakresie wejścia się w tej chwili jeszcze pogorszyła. Bo zostało tylko to wejście boczne, bo ten przód rozwalamy i wstawiamy nowe drzwi, bo ten remont tak przebiega. Jest z trzech stron już jest zakończony i front teraz jest realizowany. Do 20 września chcemy ustawić tam drzwi, które by się otwierały w sposób automatyczny. Do windy wystąpiliśmy, no będzie lub nie, zakładam, że będzie. Oraz założony zostanie monitoring, ale ten monitoring może być założony, bo nie jest zakończona elewacja, to była bezmyślność. Po co jest tam ten, od państwa ten, to stanowisko? Po prostu, jeżeli media prezentują taką krytyczną ocenę, z którą ja już nie chcę dyskutować, ale tak jak mi powiedziano, w Narodowym Funduszu są bombardowani, to my musimy powiedzieć jako Rada, że my tego szpitala chcemy, my tej izby chcemy przyjąć, my chcemy ją ponaprawiać, chcemy nie dopuszczać do jakiejś nieprawidłowości, ale nie chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, że się tego pozbywamy, bo miał miejsce
taki tragiczny wypadek. I teraz jeszcze jest jedno ważne, że ja to powiedziałem, że ta opieka świąteczna funkcjonuje bądź może w każdym miejscu. I tak funkcjonuje w różnych małych miejscowościach. Ale w naszej miejscowości, mówię o Wołowie, mówimy o zupełnie czymś innym. Wołów nie ma SOR-u, czyli oddziału ratowniczego, Wołów nie ma izby przyjęć i to ten produkt, bo tak się to nazywa w funduszu, który jest bardzo prostym produktem, że siedzi pielęgniarka z lekarką, w przypadku szpitala jest innym produktem, ponieważ cały potencjał szpitala wspiera działania. I piętro wyżej są dyżury lekarskie i pielęgniarskie, a przychodzi w nocy na ogół osoba, która jest przekonana, że do rana nie wytrzyma z jakiegoś powodu, że nikt nie w nocy nie chodzi po lekarze. Więc jakby ta możliwość ratownictwa, ratowania tego człowieka, wsparcia jest o wiele większa niż w normalnym albo w takich warunkach, jak wymaga Narodowy Fundusz. Po prostu oferujemy zdecydowanie więcej. Powiem Państwu, że średnio rocznie to jest 3700 do 4000 przyjęć tych pacjentów, że wszyscy mamy jakieś doświadczenie dobre i niedobre, ale do mnie nie docierały skargi na to. Po fakcie zaczynamy dochodzić do różnych historii, które sobie ludzie przypominają, że miały miejsce różne wydarzenia. Ale generalnie nawet sama kontrola stwierdziła, że cały problem jest zamknięciu ludźmi, niczym więcej. Ale gdybyśmy przyjęli, że ten problem jest polega tylko zamknięciu tych drzwi, to ja uważam, że te drzwi i to wejście nie może funkcjonować do następnego zdarzenia. Że tam może ktoś nogi połamać, że po prostu no, to wejście nie odpowiada elementarnym warunkom wejścia. Jeżeli nam ktoś po prostu to z różnych względów, znaczy nie z różnych względów, po prostu przepuścił, bo taka jest potrzeba i uznał, że to są wystarczające, to ja uważam, że biorąc pod uwagę osoby niepełnosprawne, starsze, nawet sam jak tam schodzę, że powinniśmy to wszystko poprawić. Nowe wejście będzie. Po prostu szpital będzie wyglądał jak normalny obiekt. To będzie jeden z ładniejszych obiektów w naszym mieście. Ci Państwo, co oglądali, to będzie. I wejście musi być wejściem automatycznym, normalne schody, normalne wejście, a nie jakieś od tyłu komórkami, tak powiem, się nie można poprawić. Kończąc. Potrzebnym jest tak, podejmując te działania, że wyprostować to całą historię związaną ze szpitalem. Potrzebna była zgodne stanowisko wspólników. Takie jest stanowisko, jestem wspólnikiem za to wdzięczny, bo tutaj akurat nie wiem, że przyszłości. Z tego stanowiska wynika, że chcemy mieć tą opiekę nocną w tym właśnie miejscu. I teraz bym prosił radnych, żeby odnieśli się do tego, co z czym zapewne przewodniczący komisji. Dziękuję bardzo. W związku z tym, że jest to dodatkowo jakby wprowadzone na obrady, Komisja Zdrowia rzeczywiście dzisiaj obradowała krótko. Proszę Panią Przewodniczącą, żeby przedstawiła to stanowisko, które będziemy głosować, ale to bezpośrednio w całej treści, gdyby Pani było uprzejma, odczytać radnym, żeby... Teraz Państwu przeczytam, są dyskusja do powiatu wołowskiego z dnia 28 sierpnia 2014 w sprawie służby zdrowia. Działając na podstawie paragrafu 35 ust. 2 uchwały nr 27/159/09 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 marca 2009 w sprawie uchwalenia statutu powiatu wołowskiego, Rada Powiatu Wołowskiego stanowi co następuje. Rada Powiatu Wołowskiego wyraża ubolewanie z powodu zdarzenia, którego prawdopodobnym skutkiem była śmierć człowieka, a do której podał się powinien. Rada prosi wszystkie zainteresowane osoby, instytucje, a szczególnie media, o powstrzymanie się, kierowania wyroku, wskazywania winy do czasu zakończenia postępowania prowadzonego przez uprawnionego tego organu. Rada zobowiązuje Starostę Powiatu Wołowskiego do kontynuowania działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu, dla których Izba Przyjęć Wołowskiego Szpitala jest jedynym miejscem, gdzie mogą znaleźć pomoc w nagłej sytuacji.
Wyrażam przekonanie, że podjęty i kontynuowany kosztem ponad 1 miliona złotych remont budynku szpitala pozwoli na zapewnienie usług pacjentom na należnym poziomie i usprawni funkcjonowanie placówki. Zwracam się z apelem do samorządu powiatu włoskiego, dzięki której wsparciu spółka może świadczyć całościową, systemową opiekę ubezpieczoną. Ponad fundacyjne kontrakty wynikające z umów z MFZ o dalsze wspieranie przyjętej linii przyjęcia zmierzających bezsprzecznie do zapewnienia właściwej opieki i nieograniczonego dostępu do usług medycznych, które nie zawsze są w sposób wystarczający finansowane z MFZ, a koszty tych usług przenoszą się przez wspólników spółki. Zdajemy sobie sprawę z istniejących mankamentów, jednakże tworząc powiatowe centrum medyczne, podjęto wspólny trud takiego dokonania restrukturyzacji i modernizacji, bo opieka medyczna była dostępna przez 24 godziny dla wszystkich obywateli powiatu włoskiego. Likwidacja czy też ograniczenie działalności praktycznie pozbawi mieszkańców powiatu możliwości godziwego leczenia. Proces zmian i udoskonaleń trwa i trwać będzie jeszcze jakiś czas. Jednakże wyrażamy przekonanie, że w tym długim czasie nasza przyspółka świadczy będzie pomoc medyczną na wysokim poziomie. Stanowisko wychodzi w życie z nią podjęcie. Szanowni Państwo, Komisja Zdrowia podjęła jednogłośnie to stanowisko. No, jeżeli Państwo pozwolą, przeczytam jeszcze ten paragraf 35 ust. 2 uchwały w sprawie uchwalenia statutu powiatu włoskiego, ponieważ nie znamy na pamięć tego, także paragraf 35 ust. 2. Rada poza uchwałami wyraża opinie, rezolucje, apele, zajmuje stanowisko oraz rozstrzyga kwestie proceduralne i porządkowe związane z prawidłowym przebiegiem sesji. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, proszę o pytania, głosy dotyczące powyższego stanowiska. Proszę bardzo, Pan Radny Cukrowski. Sprawa jest bardzo trudna, złożona i to nie tylko ten jeden wypadek tragiczny, który się zdarzył, powoduje, że stan rzeczy taki jest, jaki jest. Ja powiem tak, odnawianie szpitala, robienie inwestycji w większym, mniejszym zakresie jest oczywiście koniecznością i niezbędnym minimum, żeby ta placówka funkcjonowała. Nasze placówki ochrony zdrowia w powiecie włoskim. Ale także tak się dzieje, w sensie, że dochodzi do takich zdarzeń, czy też powiedzmy do, no nie wiem, to nawet żartowałem przed sesją, że po prostu Państwo z komisji wkracie klucza od tych drzwi. Bo to jest kwestia organizacji pracy, pewnych ustaleń. I to stanowisko no, jest dla mnie osobiście, mówię swojej osobie, jako Marek Cukrowski, nie do przyjęcia. Dlaczego? Dlatego, że Państwo na kolanie wypracowaliście coś, nad czym należy poważnie debatować. To nie jest tak, że zarząd zawnioskuje, Komisja Zdrowia się zbierze na pół godziny i uchwali stanowisko, a ja, radny, w imieniu obywateli tego powiatu, będę po prostu Państwu jakby przeklaskiwał. Bez żadnej dyskusji, bez żadnej debaty, bez żadnego rozpoznania sytuacji, jaka jest. Przepraszam, nie jest Pani Prezes PC. Jest? Nie. Więc no, to świadczy o tym, że po raz kolejny, w kolejnej sprawie, w kolejnym aspekcie działalności, którą zajmuje się powiat włoski, ja jako radny dostaję policzek. Ponieważ każe mi się głosować coś, na czym ja nie mam specjalnej, szerokiej wiedzy. Podkreśliłem sobie pewne sformułowania w tym stanowisku. Rada zobowiązuje starostwo powiatu włoskiego do kontynuowania działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, dla których izba przyjęć włoskiego szpitala jest jednym miejscem, jedynym miejscem, gdzie mogą znaleźć pomoc w takiej sytuacji. W jaki sposób ja mogę zobowiązać Pana starostę, żeby kontynuowała działania zmierzające do
zapewnienia bezpieczeństwa. W jaki sposób? Przecież pan starosta nie jest znawcą tematu. Tego jest prezes PCM-u, tak? Który no jakby z racji swojego stanowiska powinien dbać o te rzeczy, powinien raportować zarządowi, powinien po prostu cały czas zgłaszać jakieś potrzeby. A z tego, co my słyszymy przez lata, to jest kwestia, że szpital się zadłuża, że trzeba udzielić kolejne pożyczki, że trzeba podwyższyć kapitał, więc powiem tak, moim zdaniem przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak perspektywicznego i kompleksowego planu działania tej spółki. Nie ma go w ogóle. Proszę Państwa, od 4 lat nie ma tego planu. Są tylko działania doraźne, ad hoc. I właśnie między innymi takie zdarzenia, nie mówię, bo to był najpierw dzisiejszy przypadek, ale wiele innych się zdarzy. Podkreślając wszelkie zasługi Pani Prezes i podkreślając wszelkie działania, jakie się zrobiło w ciągu 4 lat, to jednak brak perspektywicznego planu kompleksowego jest podstawowym zarzutem. Do dzisiaj nie wiemy, co będzie za pół roku, co będzie za rok. A przecież powiat to nie jest, nie wiem, jakaś instytucja, która może zbankrutować, która może sobie zaplanować, że dzisiaj jest lepiej, to jest gorzej. My mamy pewne działania jasno określone i mamy dbać o potrzeby mieszkańców i zabezpieczyć im te wszystkie potrzeby. To nie jest tak, że my tutaj 17 osób siedzimy i raz decydujemy, tak. Dzisiaj to się jawi bardzo jaskrawo, właśnie ten brak. Jak mówię, była sytuacja taka, że rozmawialiśmy w poprzedniej kadencji, kiedy, jak Państwo pamiętacie, ci, którzy byli radnymi, zwoływaliśmy specjalne posiedzenia rady. Utworzyliśmy specjalną komisję po to, żeby sprawy służby zdrowia rozeznać i przeprowadzić je w sposób prawidłowy. A nie w ciągu pół godziny na kolanie i uważacie Państwo, i później będzie tak, że rada podjęła stanowisko, tak? Czyli tak samo ja. No bo mi ważne, że ja będę przeciwko, jak będzie 16 czy 15 osób za. Nie będą radni czy wyborcy rozliczali z tego, że ja po prostu zagłosowałem w tej sprawie i podjąłem taką ustawę. Dlatego między innymi mówię to jasno i wyraźnie, że nie zgadzam się z takim stanem rzeczy. I uważam, że to jest poważna sprawa. To stanowisko panu staroście niewiele pomoże. I nam radni. Nas po prostu obarczy kolejnymi problemami. Czytam dalej. Wyrażamy przekonanie, że podjęty i kontynuowany kosztem ponad 1 miliona złotych remont budynku szpitala pozwoli na zapewnienie usług pacjentom na należnym poziomie i w sprawie funkcjonowania placówki. No ja powiem tak, no oczywiście remont szpitala jest jak najbardziej konieczny i tego już od lat się domaga. Ale wyremontowanie jednego budynku nie zapewni Pani Starosto wszystkich potrzebnych jakby potrzeb wynikających z ustawy o ochronie zdrowia i tym, czym powiat się ma zajmować. Jeszcze raz mówię, to nie jest rzecz w inwestycjach, czy rzecz w dobrych intencjach, tylko rzecz w działaniu, którego po prostu przez 4 lata w kierunku tego perspektywicznego planu, co będzie dalej, co mamy robić, nie ma. Ja pytam się tak, w kontekście tego stanowiska. Słyszy się i mówi się o niepłaconych składkach ZUS przez Powiatowe Centrum Medyczne za pracowników, których to centrum zatrudnia. Ja nie wiem, czy tak faktycznie jest, czy nie, ale nie mam żadnych informacji. No, zapytałbym się dzisiaj Pani Prezes, chociaż ostatnio też się pytałem. No, nie jestem w stanie nawet zweryfikować, bo powiedziałem, że Pani Prezes powiedziała, że tak, oczywiście jest to zapłacone. Więc ja oczekuję tego od zarządu, od Państwa, żebyście Państwo swoim autorytetem, swoimi funkcjami jasno i konkretnie określili, czy mamy sytuację patową, czy po prostu to stanowisko to jest tylko jakby przedłużenie no, jakiegoś kolejnego marazmu, który do niczego nie zmierza. Panie Przewodniczący, ja powiem tak, mieliśmy dzisiaj w pracach zarządu również, że zapoznam się ze stanowiskiem mojej formacji politycznej Prawa i Sprawiedliwości właśnie po tym nieszczęśliwym wypadku w szpitalu w Wołowie. Nie wiem, czy wszyscy radni mieli możliwość się zapoznać i też nie wiem, czy Pan Przewodniczący pozwolił to stanowisko odczytać. Jako po prostu w ryposcie do tego stanowiska, które dzisiaj jest zaproponowane i jednocześnie jako możliwość ocenienia. Stanowisko jest tylko stanowisko, także może dam chwilę do zastanowienia się i na razie. To ja od razu Panu odpowiadam. Proszę Państwa,
Stanowisko zostało złożone przez zarząd powiatu dotyczące oczywiście sytuacji, która była, jak tu jest ładnie na początku napisane, śmierć człowieka. W związku z tym działania ze strony zarządu muszą być poparte jakimś właśnie stanowiskiem czy Komisji Zdrowia, czy stanowiska radnych, czy jako całego zarządu, wspólników. I raczej bym, panie radny, nie zbaczał tutaj krytyki tego stanowiska, tylko jeśli pan mówi, że to panu nie odpowiada, to jest pana zdanie, może bardziej pana formacji, a Komisja Zdrowia, która właśnie obradowała, przyjęła w całości to stanowisko. To jest jedno. Drugie, proszę państwa, i pan o tym doskonale wie, wszystkie pisma, które wpływają do zarządu, pismo też pana formacji, zostało rozesłane do wszystkich radnych i w teczce czy porządku obrad jest do zapoznania się i każdy radny, przypuszczam, że przygotowując się do sesji, wcześniej te wszystkie pisma czyta i wszystkie dokumenty, które wpływają do rady, też się z nimi zapoznaje. W związku z tym zbędne jest jakby szerzenie dalszych krytycznych uwag z pana formacji i odczytywania tego stanowiska, o którym pan mówi, bo to pismo wszyscy radni dostali. Także nie widzę powodu, żeby pan kontynuował to swoje stanowisko dotyczące krytycznych uwag, które nie przeczę, że wszyscy mamy jakieś krytyczne spojrzenie na temat funkcjonowania służby zdrowia. To krytyczne stanowisko nie wynika tylko od 4 lat, kiedy tu ta rada jest. To było już od wielu lat, od początku istnienia samorządu powiatowego i też było w tamtym okresie, kiedy nie ta rada prowadziła służbę zdrowia. W związku z tym myślę, że tutaj mamy, każdy ma jeszcze raz krytyczne stanowisko, tylko mówmy na poprawie tego, co jest, a nie na krytyce w dalszym ciągu i potępianiu tego, co w zasadzie nie usprawnia, tylko jeszcze jakby bardziej pogłębia tą sytuację z kosztem, niekorzyścią dla pacjentów. Proszę bardzo, pani radna. Chciałam powiedzieć, że tak. Otóż państwa, przede wszystkim my także jesteśmy tutaj wybrani przez naszych mieszkańców i również reprezentujemy społeczność, która generalnie korzysta z usług PCM-u. Stanowisko to, może zostało szybko napisane, ale stanowisko to w żaden sposób nie usprawiedliwia tego, co się dzieje odnośnie organizacji zarządzania w spółce, czy też w jaki sposób doszło do tragedii. Są odpowiednie organy, które się tym zajmują i pozwólmy, aby odpowiednie organy niezależne przeprowadziły to postępowanie. Czy pani pielęgniarka dobrze zrobiła, czy pani lekarka dobrze zrobiła, czy no, niedoszły pacjent, czy stała się tragedia, dobrze robi. Nas tam nie było. Proszę bardzo, aby tego nie używać jako tutaj jakiejś szabelki politycznej, medialnej. To po prostu była tragedia. Należy to wszystko zmienić. Nie wiem skąd pan, dlaczego jest pana takie oburzenie odnośnie tego miliona. Przecież pan sam głosował, abyśmy podjęli, żeby została zmieniona uchwała budżetowa, aby remontować szpital. Czy pan uważa, że szpitala trzeba remontować? Nie, no pan tak samo wie o tym, że trzeba wyremontować. Jeden budynek, drugi, trzeci. Nie dało się do tej pory tego robić, więc róbmy to powoli. Wszyscy wiemy, na jakiej zasadzie działa PCR. Jest to spółka. Są właściciele, którzy sprawują odpowiedni nadzór. Jest powołana rada nadzorcza. Nie jest prawdą, że my nie mamy przekazywanej informacji odnośnie sytuacji finansowej. Czwarty rok zasiadam w tej radzie i czwarty rok jestem przewodniczącą Komisji Zdrowia. Czwarty rok, dwa razy do roku spotykamy się i omawiamy sytuację finansową. Jest źle, nie odpowiadamy my, bo my nie mamy żadnego wpływu na to. Przecież pan doskonale się orientuje, że za to odpowiada zarząd spółki. Kodeks handlowy mówi,
My mamy pewne ograniczone możliwości, tak samo jak wszyscy inni radni, zależnie czy Głowa, Gdyńska, czy też Brzegu Bornego. Proszę panie radny nie sugerować, że my w jakiś sposób albo nie posiadamy wiedzy, albo ja jako przewodnicząca Komisji Zdrowia by ja to w taki sposób odebrałam. Na życie nie sprawiam swojej funkcji. Jest to po prostu niesprawiedliwe. Były zwoływane komisje odnośnie finansowania. Pana radnego nie było. Była komisja zwołana po tej tragedii. Pana radnego chyba też nie było. Wszystkie osoby, a rozumiem, że pani kierownik biura poinformowała wszystkich radnych, tak pani oficjo, tak, były poinformowane. Wszystkie osoby, które chciały być, mogły być, były zainteresowane, miały prawo wejść. Wszystkie posiedzenia komisji zgodnie nie tylko z naszym statutem, ale ustawy o samorządzie powiatowym są obradami jawnymi i każdy może wejść. I nie raz, nie dwa, nie trzy na posiedzeniach Komisji Zdrowia pojawiały się różne osoby, które mogły zawsze wyrazić swoją opinię, swoje sugestie. Także nie wiem, skąd to jest zdziwienie, że my nie mamy informacji. Mamy informacje. I za każdym razem były przedstawiane. Taka strata, taka strata, taka strata. To się udało zrobić, tam to się udało zrobić. Proszę państwa, to stanowisko, które zostało prędzej przeczytane, w tym stanowisku nie ma nic, co mogłoby w jakiś sposób, kolokwialnie mówiąc, wybierać, czy też panią prezes, czy też na przykład, jak ktoś woli, pana starostę. Nie. Czy my nie chcemy, aby samorządy, całe cztery samorządy dogadały się i nadal wspierały? Ja rozumiem, że chcemy, bo to jest działanie dla dobra naszych mieszkańców. To w czym jest problem? Nie rozumiem. Czyli co, mamy cofnąć milion? Weźmiemy młoty i skujemy, panie radny? No nie. Dalej te remontowa. A osoby odpowiedzialne niech odpowiadają za swoje błędy. Jeżeli my możemy wychwycić te błędy prędzej, bardzo proszę, każdy mieszkańcy, jeżeli widzi, że coś złego się dzieje, tak? Niezależnie czy to jest spółka medyczna, czy też zajmująca się drogami. Proszę bardzo, pan starosta sądzę, czy ktoś inny przyjmie skargę, porozmawia. Ufam, że tak jest panie starosto. Bo tak musi być. Bardzo źle, że teraz nagle przypomina się ludziom, że byli, w jaki sposób dochodziło do innych tragedii na terenie powiedzmy szpitala, czy też szpitalu, czy w przychodni. Proszę państwa, i to teraz zwracam się do wszystkich tutaj nas, abyśmy no, przekazali mieszkańcom. Nie no, trzeba to zgłaszać na bieżąco po to, żeby później nie dochodziło do takiej sytuacji. Przecież nade mną nikt nie stoi, jak ja pracuję i tak samo nikt nie stoi nad innymi ludźmi w PCM-ie. Tam jest tylko czynnik ludzki. Wszędzie jest czynnik ludzki. Czy my nie popełniamy błędów? Popełniamy. I są osoby teraz takie, które już w jakiś sposób są już powydawały wyroki. Pani pielęgniarka do zwolnienia, któraś do zwolnienia. Nie, proszę państwa, są uprawnione organy do tego, niech one zadecydują. A my, jak wiemy, że coś należy poprawiać, to egzekwujmy to. Od prezesa, od starostów, a przede wszystkim wspólnicy sprawują i Rada Nadzorcza nadzór nad spółką. Ja mimo wszystko bardzo państwa proszę o przyjęcie tego stanowiska. Jest to stanowisko, które mówi jednoznacznie, że my chcemy, żeby było lepiej, tak? W naszej służbie zdrowia. Nie wsiąść teraz i rozgrzebywać. Stała się tragedia, do której nie miałam prawa dojść. Naprawiamy te błędy. Jest remont. Proszę bardzo, niech będą odpowiednie kartki się pojawią, kierunku wskazań. Idzie osoba ma idzie. I róbmy ten remont. Jeden, drugi, trzeci. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę uprzejmie. Ja mogę panią. Mam. Jeszcze radni chcą? Tak, ja proszę bardzo. Moment. Pani. Ja tylko krótko. Ja uważam, że to stanowisko jest bardzo ważne, dlatego że media rozgrzebują, to powiem brzydko. Co ucichnie, to znowu.
A my jako radni, przedstawiciele tutaj tej społeczności, w wielu przypadkach wiemy o tym, że było bardzo dobrze. Jednocześnie będzie to informacja dla mieszkańców, że my się tym problemem będziemy zajmować. Tu trzeba wiele rzeczy poprawić, ale nie możemy stać z boku. Czytamy jedną gazetę, drugą, trzecią, czwartą, słyszymy ciągle w radiu. Tak nie jest. Co jest złe, poprawiajmy. Co dobre, utwierdzajmy, że idzie w dobrym kierunku i pokażmy, że my jednak podejmujemy działania. Oczywiście górnolotne, zobowiązać, pokazać, trudno jest, ale jednak my wiemy, że coś się dzieje. Dzieje się i idzie ku dobremu. Uważam, są pewne rzeczy. Mnie tu na przykład ten obywatel razi, bo tam powinni być mieszkańcy. Ale to są rzeczy naprawdę drugorzędne, bo wieloaspektowo to trzeba analizować, mówić i jeżeli już mówimy, to panie starosto, moja prośba, aby tam się pokazały widoczne znaki informacyjne, którędy wejść, bo tego nie ma, którędy wejść, gdzie dojść, bo rzeczywiście wieczorem ja tam mieszkam, widzę, ale to są rzeczy, które my możemy szybciutko naprawić, natomiast to jest informacja bardzo ważna i dla tych ludzi, którzy tam pracują i dla nas wszystkich. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan starosta, proszę. Tak, ja bardzo dziękuję za głosy pani przewodniczącej i pani przewodniczącej. Nikomu się chyba na świecie nie udało zrobić takiej służby zdrowia, która by była spełniała wszystkie oczekiwania. W tym okresie, gdy pan mówi, że my nie wiemy, co robimy, to po prostu robimy wszystko, żeby ta służba przez te 4 lata przebrnęła w taki sposób, że mogła funkcjonować dalej. Przypomnę najważniejsze rzeczy. Zawsze kwestionowano szpital w Brzegu Dolnym jako własność sióstr. Wysiłkiem samorządu brzeskiego ten szpital został wykupiony i jest w spółce, już nie mamy takich dyskusji. Że wyremontowano ten szpital, bo tam się pod brzuch kleiło. I to były proste czynności, one zostały zaczęte wtedy, w tej kadencji i przy tej nowej pani prezes. Że winda w przychodni, ta sama przychodnia była zagrożona, bo przychodnia bez windy nie może po prostu funkcjonować. To się wiązało z pewnymi wysiłkami finansowymi organizacyjnymi. I wreszcie sam szpital w Wołowie nie był ruszany, tak to nazwę, od wielu lat, może od początku. I że te działania były niezbędne, zaczynając od likwidacji tej kuchni, wprowadzenia rentgenu i rehabilitacji. Bo ta kuchnia to była bomba, której każdej chwili mogła spowodować zamknięcie tego szpitala. Bo każde zatrucie, jakie by się tam zdarzyło, by wykazało również, że ta kuchnia nie spełnia minimalnych norm sanitarnych. Nie chcę tego rozwijać, jak to wyglądało, wszyscy państwo pamiętacie. Że wszystkie nasze działania zmierzają w takim kierunku, że naprzód ludzie, a później estetyka. Wszystkie oddziały, wszystkie miejsca, wszystkie wyposażenia zmierzały ku temu, żeby pacjent miał dobre warunki. Proszę zobaczyć te warunki w szpitalu w Wołowie, jak to przejawiało się od środka. Jeśli chodzi o sam remont, to o czym tu dyskutować? Cichnący dach eliminuje budynek, a odpadający tynk też go eliminuje i przyjdzie na drugi budowlany zamek. To nie mogło dalej czekać. I najważniejsze, te zmiany organizacyjne. Straty się zaczęły, panie radny, wcześniej. I w ten rok, w którym żeśmy przyjmowali władzę, to strata wyniosła 2 miliony złotych. To jest pierwsza rzecz. Inna rzecz jest taka, że koszty restrukturyzacji zwolniono prawie 60 pracowników. I to nie była ani prosta, ani miła. Że ten szpital funkcjonuje w tej chwili przy stanie liczbowym o około 20% mniejszy niż poprzednio, a wykonuje wszystko na takim samym poziomie albo lepiej. Że oddział wewnętrzny w Wołowie, który miał najgorszą opinię z możliwych, jest w tej chwili w naszej spółce chyba najlepszym oddziałem. I rehabilitacja ma zapisy na długi okres. Ktoś, kto wyjedzie do Wrocławia, do szpitala, na izbę przyjęć, to wie, ile się czeka. Po 5-6 godzin ludzie czekają w ciężkim stanie. U nas się czeka krócej. W
wiadomo, że nasz szpital nie ma tego typu usług. Tutaj nie będzie tomografu, czegoś, ale sam pacjent jest przyjmowany szybko w takim zakresie, jak możemy to przejąć. Jesteśmy szpitalem powiatowym. Możemy myśleć o tym, co ograniczać, a nie za bardzo się rozwijać, a rozwijać się możemy tylko w tej długoterminówce. Finansowanie szpitala jest stałą troską i zaszłości w zakresie finansowania odbijają się na naszym szpitalu w ten sposób, że inne powiaty w wyniku ciągłego zwiększenia procentowego kontraktów odbiegają od nas. Jeżeli chodzi o wysiłek ludzi, o wysiłek personelu, o to, jak ja tu już kiedyś powiedziałem, że widziałem te panie na rehabilitacji, bo tam byłem, które jakby pod koniec pracy, z głową przy ziemi, z uśmiechem traktują tych ludzi, to powiem tak, że wszędzie się może zdarzyć coś takiego, że ktoś ma wpadkę. Pan pracował niedawno w Usirze, prawda? Wołów spadł z okręgówki do klasy. Czy ja pana minie? To jest całkiem co innego. Oczywiście, że nie jest. Ale każda instytucja ma swój zakres. Są słabi nauczyciele, są słabi starostowie, są słabi pracownicy służby zdrowia i są też radni, których jakby wybory przesłaniają sprawy merytoryczne. I teraz ja przechodząc do rzeczy, chciałbym Państwu jeszcze raz powiedzieć. Wspólnicy, z których jeden wspólnik był przeciwny, był konkretnie w brzegu, chciał odwołania prezesa. Burmistrz Wołowa chciał odwołania prezesa. Natomiast to stanowisko podjął, ponieważ chce, żeby tutaj była opieka nocna. I teraz my głosujemy, albo to stanowisko jest w celu przedstawienia pewnym decydentom i otoczeniu naszemu, że chcemy mieć tą działalność i chcemy ją zmieniać i chcemy ją poprawiać. Dziękuję bardzo. Pan mecenas Czułowski. Można, ja nie w roli dzisiaj mecenasa, aczkolwiek reliuję to miejsce i po to też tutaj dzisiaj jestem, ale z racji tej dyskusji, która została wywołana, a tak jakby poczułem się trochę wywołany do tablicy przez panią przewodniczącą Komisji Zdrowia, jako przewodniczący Rady Nadzorczej. Chciałbym Państwu powiedzieć, że po tym całym zdarzeniu również Rada Nadzorcza szybko się zebrała i rozpatrywała wniosek pana burmistrza Dariusza Chmury o odwołanie pani prezes Klinkiewicz. Znany też nam było już stanowisko pańskiej formacji politycznej, bowiem również jako przewodniczący Rady Nadzorczej to stanowisko otrzymałem. I chciałem Państwu powiedzieć, że Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z protokołami MFZ-u pokontrolnymi, jak również po zapoznaniu się z protokołem wewnętrznej kontroli, a również zasięgnięciu informacji od samej pani prezes, jednogłośnie podjęła uchwałę o nieodwoływaniu pani prezes z tego stanowiska. Po pierwsze, uważamy, że na to jest za wcześnie. Bowiem, tak jak powiedziała pani przewodnicząca, niechże organy do tego powołane wyjaśnią tą sytuację, a wtedy być może i Rada Nadzorcza zmieni swoje stanowisko w tej sprawie. Uważamy, że w tej chwili jest na to za wcześnie. Po drugie, i to chyba, proszę Państwa, przeważyło, to treść samej umowy spółki, tworzonej x lat temu, na którą pan starosta ani państwo nie mieliście żadnego wpływu, a na którą to w tej chwili musieliśmy zwrócić szczególną uwagę. A to, że od tylu lat spółka działa jako zarząd jednoosobowy. I dopiero ten dzień pozwolił nam na przyjrzenie się, jakie skutki dla funkcjonowania spółki byłoby podjęcie nieodpowiedzialnie w tym momencie uchwały o odwołaniu prezesa zarządu. Proszę Państwa, spółka przestaje funkcjonować. Rada Nadzorcza.
I dokładnie tak, ale czy pan sobie wyobraża, panie radny, że ja pokierowałbym tą spółką? Ale nie. Nie. Dziękuję panu bardzo, natomiast ja sobie nie wyobrażam. Natomiast wyciągnęliśmy z tego daleko idące wnioski. Zobowiązaliśmy zarząd do zwrócenia się do właścicieli po pierwsze o taką zmianę umowy spółki, która pozwoli na ustanowienie prokurenta. Ale to nie załatwia jeszcze problemu, bowiem prokura wygasa wraz z funkcją prezesa zarządu. Dalej uważamy, że należy zmienić umowę spółki, powołując stanowisko wiceprezesa. I w tym momencie, proszę państwa, odwołujmy świadomie, wiedząc, że spółka może w dalszym ciągu funkcjonować. A zatem, jeżeli najpierw od strony prawnej zabezpieczymy możliwość normalnego funkcjonowania spółki, wtedy odpowiedzialnie możemy podejmować daleko idące decyzje personalne, które i tak uważam byłyby przedwczesne. Także w skrócie przedstawiłem stanowisko Rady Nadzorczej, która po tym incydencie zebrała się w spółce. Dziękuję bardzo. Proszę pani Wójta. Ja jeszcze chciałam wrócić do wypowiedzi pana starosty. Pan starosta sformułował taką myśl, że kontrakt został zerwany przez spółkę, jeżeli chodzi o opiekę świąteczną i nocną, tak? Że to nie NFZ nam wypowiedział, tylko państwo wypowiedzieli. Źle zrozumiałam? Nie zerwany. Nie zerwany, tylko wypowiedziane. Czy wypowiedzenie jest... Trzymiesięczny bądź krótszy. Trzymiesięczne jest wypowiedzenie, a zerwanie, zerwać może Narodowy Fundusz, wtedy jest krótszy. Tak, i więc powiedziałem, że tak, że Narodowy Fundusz, jeszcze raz przypomnę wszystko. Za 7 dni Narodowy Fundusz ewentualnie mógłby zerwać, a może wcześniej zerwać. Zaczynamy od powoływania, ale jesteś jedynym podmiotem. Ani Narodowy Fundusz, ani spółka, ani wspólnicy nie chcą takiej sytuacji, że tak by po prostu, żeby powstała dziura w tym systemie. I właśnie, przepraszam, bo chciałam zadać pytanie, co będzie z bezpieczeństwem pacjentów właśnie w tym czasie, jeżeli państwo... Na pewno nie mamy przede wszystkim tak. Oto wypowiedziałem spółkę. Dlatego spółka wypowiedziała umowę, żeby przystąpić do konkursu, który po wypowiedzeniu się musi rozpisać Narodowy Fundusz na nowych warunkach. Wskazano, że te nowe warunki to jest właśnie zmiany organizacyjne i te inwestycje, które powodują, że ten punkt, w którym to jest realizowane, będzie w tym miejscu, a może w innym. Wszystko zależy od tego, gdzie będzie winda. Miejsce, gdzie są przyjmowani pacjenci, nie powinno być takim miejscem, tak jak wszystkim szpitalem, frontowym, a nie piwnicą. Ale jeżeli na tym etapie nie możemy tego zmienić, to może przez chwilę będzie piwnicą, a później przeniesiemy ją tam, gdzie wywiezie pacjentów. Rozumiem, ale ta opieka będzie zapewniona na pewno. Tak. Dobrze. I jeszcze mam drugie takie, no właściwie to prośbę o weryfikację tego pisma, ponieważ są takie drobne błędy pisarskie, no jak już będziemy głosować, to żeby to jakoś wyglądało, powiedzmy się pan radca prawny, który wyszedł, ale tam taki upust trzeci, no Belfer za mnie wychodzi, więc proszę przyjąć to jako dobrą monetę. Rada prosi wszystkie zainteresowane osoby, szczególnie instytucje, a szczególnie media, prosi o, a nie od. Prosi o powstrzymanie, to tak brzmi po polsku raczej. I dwa razy w takim upuście czwartym od dołu, dwa razy są takie zwroty są. Nie zawsze są w sposób wystarczający finansowane są. To też prosiłabym o wykreślenie tego, no, żeby to już wyglądało poprawnie. To tyle. To drugie są wykreślane. Tak, tak, to drugie są. Ale ja się tego drugiego nie czytałam. Dobrze. I to wszystko. Dziękuję. Czy panie z rady to naniosły? Tak. Tak?
To znaczy, proszę Państwa, przyjmujemy te poprawki, tu zgłoszone przez radną. To rzeczywiście są formalno literówki, jako przyjmujemy. Dobrze, czy jeszcze jakieś inne? Proszę bardzo, pan radny Cukrowski. Ja powiem tak, no dużo tego wszystkiego, ale nie mogę się zgodzić z wieloma rzeczami, które to państwo, szczególnie pan przewodnicząca, populistycznie głosi. Akurat ja nie jestem niczym zdziwiony, bo tak się składa, że w poprzedniej kadencji byłem wicestarostą, szefem rady na PZZOS, później byłem przy integracji i tworzyłem umowę spółki rady społecznej przy PZZOS. Także ja nie jestem niczym zdziwiony. Ja jestem zdziwiony tylko tym, że pani radna mówi, że pani przewodnicząca Komisji Zdrowia, że my jako samorząd nie mamy nic wpływu. Otóż mamy. Władzami, najwyższymi władzami spółki, zgodnie z umową, jest zgromadzenie wspólników. Dzisiaj pan starosta brał udział w zgromadzeniu wspólników. 100% udziału. Decyzje podejmuje się 2/3 głosów. Kluczowe, a bardzo istotne, 100%. Także jak nie mamy wpływu jako samorząd na to, co się w PC nie dzieje? Przepraszam bardzo, kto wybiera prezesa spółki? Czy zarząd powołał panią Jolantę Ginkiewicz, pani prezes na prezesa, czy nie? Więc po prostu tutaj jest jakieś nieporozumienie. Zgromadzenie wniosków. Rada nadzorcza na wniosek zarządu. Rada nadzorcza na wniosek zarządu. No to co? No, nie, no bo pani radna mówi, że nie mamy żadnego wpływu jako samorząd. No samorząd to zarząd. Ale pan starosta nie mówił, ale pani przewodnicząca mówiła, że jako samorząd. No to właśnie, no to w zależności od tego, że 17 osób każdy inaczej rozumie, więc dlatego mówię, że żeby opracować takie stanowisko, ja nie jestem przeciwny stanowisku, absolutnie. Tylko jestem przeciwko formie, w jakiej zostało to stanowisko uchwalone. Panie radny, ja mogę panie przewodniczący skończyć swoją wypowiedź. Kończy pan radny, proszę bardzo. Nie. Także po prostu uważam w dalszy sposób, że z tym stanowiskiem podjętym w ten sposób się nie mogę zgodzić, ponieważ jest tutaj... Pan starosta mówił wcześniej, że to stanowisko jest potrzebne po to, żeby przedłożyć organom nadrzędnym, czyli Funduszowi Zdrowia, ponieważ jest to wypowiedzenie 3-miesięczne i chodzi o to, żeby po prostu te działania były, zarząd, stanowisko wspierało działania zarządu i pana starosty. A tutaj pani przewodnicząca Komisji Zdrowia mówi, że nie chodzi o jakieś 1 000 000 zł. Nie chodzi o żadne 1 000 000 zł. To może być 2 300 000, ja jestem za, żeby te pieniądze tam wpompować w inwestycje. Nie chodzi tylko o formę uchwalenia tego stanowiska, które po prostu no, według mnie coś, co jest zawarte w umowie spółki, czyli współpraca samorządów i wspieranie, jest oczywistą oczywistością. A tutaj w stanowisku powielamy to, że my też zobowiązujemy samorządy do tego, żeby współpracowały na korzyść spółki. No to jasne jest i wszystkim jeszcze oczywiste. Nie, panie starosto, jak skończę? Panie starosto, ja czekałem cię 2,5 godziny i nikomu nie przyszedł za. Proszę bardzo, proszę mówić. Już kończę. Po prostu powiem tak, że jeszcze raz, stanowisko powinno być, ale nie w takiej formie, bo ja myślę, że stanowisko powinno dotyczyć sytuacji, jaka jest aktualnie w PCM-ie, a nie tego, że my będziemy wspierać działania, to jest oczywiste. Jeszcze raz powiem, że wspieramy te działania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz pan starosta jeszcze. Proszę. Ja myślę, że dziękuję za to wystąpienie i wszystko tak powinni, żeby jeszcze raz tłumaczyć. Ja powiem, no oczywiście nie kwestionuję. Oczywiście chciałem powiedzieć, że przedstawiłem cały cykl działań. Mamy stanowisko zgromadzenia wspólników. Jednogłośne, zgodne, określające to, że po zapoznaniu się z tymi wynikami zwraca się do ministra zdrowia, wojewody dolnośląskiego oraz narodowego funduszu z prośbą o umożliwienie dokończenia działań naprawczych. To jest zgodne stanowisko. To stanowisko Rady Powiatu jest po to, żeby powiedzieć, że jesteśmy zainteresowani zmianami w tym szpitalu. I teraz możemy dyskutować nad tym, jaką treść powinno mieć to pismo, co z przodu, co z tyłu, ale zasadniczą rzeczą, którą żeśmy powinni pamiętać, to jest to, co powiedziałem. Że w ciągu 7 dni może nam fundusz wypowiedzieć umowę. W ciągu tych 7 dni niezbędne jest to stanowisko, żeby poinformować
ludzi, którzy będą podejmowali takie decyzje, że my jesteśmy zainteresowani poprawą tą sytuację. Po to jest to potrzebne. Nie po to, żeby tutaj po prostu prowadzić jakieś biegi przedwyborcze. Dziękuję bardzo. Pani radna Karlonko. Ja powiedziałam indywidualnie, panie radny, że my jako radni z powiatu mamy identyczne prawa, jak inni pozostali radni z pozostałych samorządów. To jak radny odwołam, że też miejska. I proszę zrozumieć, że moje zdanie nie jest jednoznaczne z tym, aby na czele tej spółki stała ta osoba, czy inna. Dla nas priorytetem powinno być tak, aby była zarządzana mądrze i dobrze, aby pracownicy byli dobrze wynagradzani. Stąd nie wiem, dlaczego jest też w mediach powiązanie, że pielęgniarki chcą podwyżek, a tu stała się tragedia, bo pani pielęgniarka na wolno. Nie osądzanie tej pani, która tam była na dyżurze. A tym pracownikom się należy podwyżka. No ludzie, przecież te panie zarabiają tyle, co pani na kasie w Tesco, to przeproszę. A my wymagamy, aby ta pani super się zajmowała pacjentami. Wszyscy mają być należycie wynagradzani godziwie. I przede wszystkim, aby pacjenci wiedzieli, gdzie mają iść, żeby tą pomoc tam uzyskali. To wszystko. Dziękuję uprzejmie. Czy jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Ja ostatni raz. Proszę uprzejmie. Tak jest. W tej kwestii. Panie starosto, jeszcze raz powtarzam. Stanowisko jak najbardziej jest potrzebne. Tylko sam pan powtarzał dwa razy, trzy razy, że chodzi o przedstawienie jakichś działań naprawczych. Jakie to są działania naprawcze? Jakimi sposobami mamy dojść do poprawy tej sytuacji? I właśnie nie o to chodzi. Że nie ma tego planu, nie ma tych jasno powiedzianych działań. No bo mówię, remont tego szpitala to nie jest jakieś konkretne działanie, które ma doprowadzić do zmiany sytuacji na lepsze. Więc mnie o to chodzi, że to nie jest przedyskutowane. Nie ma tego planu, tego perspektywicznego, o którym mówię od 4 lat. Że miał być stworzony na początku przyszłej kadencji po nas i kontynuowany wdrażany. Nie ma. Więc o to chodzi. Dziękuję uprzejmie. Może dopiero zapomniałam, że kwestie organizacyjne w PCM-ie to przede wszystkim kontrola też powinna wykazać, jakie tam są braki. I stanowisko, bo tutaj pan powiedział odnośnie tego, że to powinno być stanowisko, co się dzieje akurat w PCM-ie. Również mam nadzieję, że PCM jako spółka również będzie miało stanowisko swoje, które my także zostaniemy poinformowani, panie starosto. I tam będą zawarte te rzeczy, o których mówił pan Cukrowski, a one oczywiste są. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze poproszę, bo to jest ważne, o co pan spytał. Spółka musi odpowiedzieć na polecenia pokontrolne. Musi się do nich ustosunkować. Ma to już poniedziałek, musi to zawieść. I spółka się będzie odnosiła do tych wszystkich historii. Ale nie wszystkich, ponieważ ten protokół pokontrolny dotyczy tego incydentu, a w tym czy tego zdarzenia tragicznego, a jako jedyna nieprawidłowość jest podane zamknięcie drzwi. Nie trzeba nic robić, żeby były drzwi otwarte, oprócz tego, że je otworzyć. A my wiemy, że w tym szpitalu jest to problem głębszy, że te drzwi są tak usytuowane, że to wejście tak wygląda, jak wygląda, że dojście do tego jest utrudnione i po prostu i dlatego jakby wskażemy, że działań jest więcej. Dziękuję panie starosto. Czy jeszcze ktoś? Jeśli nie, to pani starosto, ja tylko mam jeszcze tutaj, bo pani Maślanko musiała wyjść, ale takie pytanie, czy te protokoły z tej kontroli Narodowego Funduszu to są u nas, tak? Ja je mam jako wspólnik. Tak. Czekam na odpowiedź i wtedy przedstawimy radę. Dobrze, dziękuję. Odpowiedź, bo przy tym zamęcie bez odpowiedzi prasowym, to wszyscy wspólnicy je mają i wszyscy się zobowiązali, że do poniedziałku. Rozumiem, ale radni zostaną zapoznani z tym. Dobrze, jeśli nie ma więcej głosów, przechodzimy do głosowania powyższego stanowiska, które zajęło nam tyle czasu. Proszę bardzo, kto jest za podjęciem powyższego stanowiska? Z drobnymi poprawkami, tylko literowymi, które pani Wojtyła zgłosiła. Pan przewodniczący, jak głosuje? Proszę. Ja też tak. Jeden.
Kto jest przeciw? Jeden. Kto się wstrzymał? 14 głosujących za, jeden się wstrzymał. Dziękuję bardzo. Stanowisko zostało podjęte. Proszę? Proszę? 13 za. Kto był drugi? No to dobrze powiedziałem. Nie, nie. Dobrze. 13 za, 1 Proszę Państwa, proszę. 14 było za. Wyszła Pani Maślanka i Pani Bereza. A Pani Berezy nie ma. Przepraszam, tak Pani Bereza się nie usprawiedliwiała. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, przechodzimy, bo przeciągnęliśmy ten temat służby zdrowia. Przechodzimy do kolejnego punktu. Ocena bezpieczeństwa sanitarnego powiatu wołowskiego za 2013 rok. Powyższe sprawozdanie było omawiane na Komisji Polityki Społecznej. Proszę panią powiatowego inspektora sanitarnego, panią Henrykę Pańkow o uzupełnienie pani powyższego stanowiska. Proszę bardzo. Może się ustosunkuję właśnie do podmiotów leczniczych. Czy dzisiaj spełniają wymagania pod względem wymagań higieniczno-sanitarnych, czy nie? Powiem, że tak. Bieżący stan higieniczno-sanitarny wszystkich podmiotów leczniczych jest zachowany. Zaopatrzenie w środki dezynfekcyjne, wyposażenie spełnia wymagania. Pod tym kątem kontrolujemy te obiekty. Natomiast pod względem organizacyjnym nie. Jakość świadczonych usług też nie wchodzi w nasze kompetencje, tylko w tym zakresie, że infrastruktura musi spełniać wymagania. Są opracowane programy dostosowania obiektów właśnie pod względem wymagań higieniczno- i technicznych. I te programy jak gdyby z roku na rok są przedłużane, a jednocześnie też i część tych zadań ujętych w tych programach jest wykonywana sukcesywnie. I to obserwujemy na co dzień i podczas naszych kontroli. Nie mogę powiedzieć, że w obiektach podmiotów leczniczych nie wykonuje się prac, które poprawiają stan higieniczno-sanitarny. Na bieżąco, sukcesywnie jest to wykonywane. Obowiązują tam procedury, które są opracowane. Personel oczywiście spełnia te procedury pod względem na przykład dezynfekcji. Jedyną moją uwagą, którą bym mogła tutaj i zastrzeżeniem, to praca zespołu do spraw zakażeń szpitalnych. Tutaj wymagałoby dopracowania albo żeby w skład takiego zespołu wchodzili lekarze zakaźnicy. No tego tutaj akurat nie mamy, ale w ocenie zewnętrznych kontroli wiem, że te zespoły były oceniane pozytywnie. Czyli ich praca jest na tyle udokumentowana, że nie mieliśmy żadnych zakażeń szpitalnych w zeszłym roku, czy dwa lata temu. I od kilku lat zakażeń szpitalnych nie odnotowujemy. To by było na tyle mojej opinii odnośnie podmiotów leczniczych. Ale wydajemy decyzje sukcesywne na poprawienie, na przykład doprowadzenie do prawidłowego stanu sanitarnego, na przykład sanitariatów czy łazienek. Jest to wykonywane sukcesywnie. Też pod względem wymagań klinicznych i zdrowotnych oceniamy o dopuszczeniu na przykład odpowiednich niektórych oddziałów, na przykład oddziału rehabilitacji, który został uruchomiony, czy tej opieki dziennej w szpitalu w Nowowie, w tych pomieszczeniach publicznych, to też taką opinię mój nadzoru sanitarny wydał. I opinia była pozytywna. I dzisiaj
mieszkańcy mogą korzystać właśnie z takiej opieki dziennej rehabilitacji. Także to dla mieszkańców jest akurat tutaj pozytywne. Czyli idziemy do przodu, ale mamy z oczkami. Sprawa na przykład kwestia pieniędzy, wiadomo, że tutaj będzie się wiązała. I żeby wykonać te wszystkie, dostosować te pomieszczenia i obiekty do wymagań, to niestety muszą być odpowiednie nakłady finansowe. Nie zaobserwowałam, żeby ktoś działał na szkodę i na przykład na bieżąco były na przykład zaniedbywane obowiązki typu dezynfekcji czy deratyzacji w tych obiektach. Ogólnie muszę powiedzieć, że jest to na bieżąco wykonywane. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w zakresie bezpieczeństwa powiatu podejmuje różne działania i zapobieganie chorób zakaźnych i bezpieczeństwo sanitarne wody produkowane przez wodociągi, to jest polityki komunalnej. Tak samo pośrednio kontrolujemy zaopatrzenie ludności w wodę, odprowadzenie ścieków. Ogólnie tak samo higieny nauczania, czyli też kontroluje obiekty, które służą szkoły, szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne. No, pana starosty szkoły to teraz kontroluje wojewódzka stacja, także Państwowy Dolnośląski Inspektor Sanitarny ma pod nadzorem. Jest to 11 obiektów. Przeprowadzono w 2013 roku 3 kontrole, tylko w jednej wydano zalecenia, natomiast dwa obiekty spełniały wymagania na bieżąco. Reasumując to bezpieczeństwo powiatu, jeżeli biorę pod uwagę podmioty lecznicze, w zasadzie jest zachowane, ale tylko pod względem wyposażenia, ja się mogę wypowiedzieć, zaopatrzenia w środki dezynfekcyjne i infrastrukturę bieżącą. Bo to, co jest ujęte w programach dostosowawczych, jest rozłożone w czasie i będzie realizowane. I jest realizowane sukcesywnie. Natomiast profilaktyka w zakresie zwalczania chorób. Jakie podejmujemy działania w tym zakresie? Opracowujemy dochodzenie epidemiologiczne w przypadkach zgłoszeń lub podejrzeń zachorowań na choroby zakaźne. W tym przypadku, co się zmieniło do lat poprzednich? Zmieniły się druki, które trzeba, są nowe druki i zgłoszenia należy kierować już na innych drukach. Przeprowadzono analizy epidemiologiczne zagrożeń na terenie powiatu z uwzględnieniem czynników demograficznych. Tutaj zaraz będę krótko zreferuję, jakie choroby zakaźne występują i które się zwiększyły. Przeprowadzenie kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Właśnie takie kontrole przeprowadzamy, ale już mówiłam w jakim zakresie. Opracowanie nadzoru prowadzenie nadzoru nad punktami szczepień oraz wykonawstwem szczepień ochronnych. Czyli wykonawstwo szczepień ochronnych jest też tutaj związane z tym, czy te choroby zakaźne będą u nas występowały, czy nie. Jeżeli chodzi na przykład o samą melozę i zakłócenia pokarmowe, w 2013 roku monitorowaliśmy 3 przypadki, w 2012 też 3, czyli na tym poziomie nie ma zwiększenia ani zmniejszenia. Czerwonki bakteryjnej w ogóle od lat nie stwierdzamy. Wirusowe zawalenie wątroby WZW ogółem 7 przypadków w 2013, 5 w 2012. Też w poprzednich latach też były pojedyncze przypadki zachorowania wątroby. W WZW typu B nie odnotowano zachorowań w 2013, w 2012 jedno. WZW typu C tutaj największa grupa, liczba zachorowań 7, w 2012 4 i tu mogą występować zachorowania, bo typu B po prostu populacja się szczepi przeciwko
i młodzież jest zaszczepiona przeciwko wirusowemu zapaleniu typu B. Biegunki i zapalenia żołądkowo-jelitowe u dzieci do lat 2. Wzrost bardzo duży. W 2013 77 przypadków, w 2012 30. Więc jak gdyby te zapalenia żołądkowo-jelitowe jednak tutaj, no nie wiem, czy to są powodujące niepomierzące, może jednak jakieś wirusy, rotawirusy i tak dalej. Wirusowe zapalenie jelitowe u dzieci do lat 2, 38 w 2013, 12 w 2019 przypadków. W pierwszym półroczu tego roku już jest 23, więc prawdopodobnie na koniec roku będzie większa ilość. Czyli obserwujemy tutaj zdecydowany wzrost zachorowania wirusowe zakażenie jelitowe u dzieci do lat 2. Choroba zimy, borelioza. Wzrost zachorowań w 2013 roku 14, w 2012 7, w pierwszym półroczu tylko 3. Więc do końca roku może będzie mniej niż w 2013 roku. Pokąsanie osób przez zwierzęta podejrzane o wścieklizny, w których trzeba było podjąć działania, szczepienia, to jest w 2013 roku 5 przypadków. W 2012 nie było wcale, natomiast ogólna liczba pokąsań przez zwierzęta, które nie wymagały podjęcia szczepień przeciwko wścieklizmie, to było 82 przypadki w 2013 roku, 102 w 2012 roku, czyli jak gdyby zmniejsza się liczba, w pierwszym półroczu jest 47. Czyli może nie przekroczyć, a może do prostu dojdzie. Czyli utrzymuje się na też podobny poziom. Natomiast jeżeli chodzi o ospę wieczną, w roku 2013 było 45 przypadków, w 2012 367, czyli znaczny spadek, ale to jest tak. Tak się po prostu dzieje. Zachorowanie na ospę wieczną jak gdyby jest takim cyklu, co trzeci rok on wzrasta. Chociaż też są szczepienia i różnie to może być, bo już w pierwszym półroczu jest 192 tego roku. Więc możemy przekroczyć liczbę około 400 nawet i może być więcej. Świnka 7, w poprzednim roku 6. Konica, czyli szkarlatyna 32. W 2012 20. W tym roku mamy, w pierwszym półroczu już mamy 25. Mogę, przewiduje się, że wzrost będzie w tym roku zachorowań na szkarlatynę. Zapalenie okołomórkowo-rdzeniowych 2 w 2013. W pierwszym półroczu nie mamy zgłoszeń żadnych, natomiast w roku 2012 nie było. Biorę zachorowań. Biorąc pod uwagę zachorowanie na grypę, grypę, która nie jest potwierdzona badaniem, ale zgłoszenie jest, że po objawach lekarz twierdza, że jest to grypa. W 2013 roku 7861, w 2012 5436, czyli obserwujemy zdecydowany wzrost zachorowań na grypę. Zobaczę, czy mam dane. Jak w tym roku, w pierwszym półroczu. Ogólnie powiem, ile jest na naszym terenie. W zakładzie stacjonarne 4 obiekty, 2 szpitale, 1 zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, 1 zakład opiekuńczo-leczniczy, zakłady ambulatoryjne 22, indywidualna praktyka lekarska 51, indywidualna praktyka pielęgniarska 3 gabinety, punkty szczepień 13 punktów szczepień. Wracając do liczby zachorowań na grypę,
obserwujemy zmniejszoną ilość szczepień przeciwko grypie i to też może być związane z tą ogólną liczbą zachorowań. Także zalecałabym jednak w październiku zaszczepić się przeciwko. Jeżeli chodzi o szczepienia obowiązkowe, na tegoopornych i przeciwopornych mamy bardzo mało. W zeszłym roku były dwie matki oporne, po rozmowie z nami zaszczepili swoje dzieci. Natomiast w tym roku mamy ojca opornego i matkę oporną. Przepisy, które obowiązują, dają nam możliwość prowadzenia postępowania administracyjnego wobec ojca i wobec matki, jeżeli nie chcą szczepić dzieci na zalecanie szczepienia. Takie postępowanie jest skierowane do wojewody i wojewoda ewentualnie później ustanawia jakąś karę pieniężną. Ja się dziwię czasami, że dla mnie autorytetem jest opinia lekarza i wywiad, czy dane dziecko może być zaszczepione, czy nie. Jeżeli lekarz określa i decyduje po wywiadzie i po badaniu dziecka, że dziecko może być zaszczepione, to powinno być zaszczepione. Jeżeli będziemy tolerować takie przypadki, że rodzice sami decydują, czy dziecko będzie szczepione, czy nie, to doprowadzimy do tego, że za kilka lat będziemy mieli nawrót chorób zakaźnych w populacji ludzkiej. Dlatego jest to działanie takie, że mamy zalecać. Nie stwierdziliśmy w zeszłym roku żadnych odczynów poszczepiennych. Jest to też jakaś informacja, czyli te szczepienia, które były przeprowadzone w zeszłym roku na naszym terenie u dzieci i młodzieży, nie wywołały efektów ujemnych, czyli nie występowały te poszczepienne jakieś takie anomalie. Nie będę przypominała, ile mamy obiektów i jak one funkcjonują. Ogólnie mogę powiedzieć, że wszystkie podmioty lecznicze, niepubliczne, z chwilą uruchomienia musiały spełniać wymagania i pod względem infrastruktury, zaopatrzenia i tak dalej. Czyli wymagania higieniczno-sanitarne obiekty te spełniają dzisiaj. Natomiast wszystkie podmioty typu, która była Państwowa Służba Zdrowia, to mają programy dostosowawcze. I to jest taka tylko różnica. Nowo uruchamiany musi spełniać wymagania dzisiaj. No ale wiadomo, że ten, który już funkcjonuje od lat i nie ma możliwości go przebudowania, no to nie ma też i takiego przepisu prawa, który by zmusił do tego, żeby to zmieniać albo wydawać decyzje i nakazy. To nie można. Jeżeli chodzi o środowisko komunalne, ogólnie powiem też, woda spełniała wymagania z małymi takimi zawirowaniami. Występowały pojedyncze grupy koli w wodzie do spożycia, pojedyncza liczba enterokoków, nie mieliśmy jakiegoś większego zanieczyszczenia. To były przejściowe. Czyli była wydawana natychmiastowa decyzja, producenci wody musieli podjąć natychmiastowe działania i doprowadzić jakość wody do wymaganych parametrów. Jedna grupa koli, dwie grupy koli, nie mieliśmy Escherichia coli, natomiast zdarzały się enterokoki w tych małych wodociągach publicznych z terenu wiejska. Także tutaj, tu gmina, ale to nie o to, że chodzi, że to akurat tak, bo tam są po prostu stare te wodociągi i funkcjonują, pracują tak, jak pracują. Nie wszystko, ale pojedyncze rzeczy mogą się tak zdarzyć. Zamiast wody powinno być blisko, tak? Jeżeli chodzi o wysypisko śmieci, które my mamy w Głowskie, to ono już nie można nazwać, że jest to wysypisko śmieci, tylko składowisko przez długi okres czasu. Bo w związku z wejściem ustawy o odpadach i zagospodarowaniu odpadów, segregacji odpadów,
to niektóre kwatery, tak to się nazywa, to miejsca, gdzie były składowane odpady komunalne, ulegają jak gdyby unieczynieniu i odpady są gromadzone przez krótki okres czasu, na przykład butelki plastikowe są od razu przerabiane tutaj i nie ma problemu z tym. Natomiast pozostałe tworzywa sztuczne są przekazywane do innych zakładów. Czyli na naszym terenie składuje się już minimalne ilości odpadów komunalnych. Jest to na pewno dobra polityka i w dobrym kierunku. No niemniej jednak te odpady jakoś muszą być gdzieś tam przetwarzane. Bo tutaj chodzi o to, żeby je jednak, czy to będzie na biogazowni w Fińsku. Tak. Także różnie to może być, ale to jest dobre, ale jeżeli spełnia wymagania, że jest odpowiednie odległości i tak dalej, i tak dalej. Także że no, zagospodarowanie odpadów to nie możemy się zaśmiecać, prawda? Jeżeli chodzi o przekroczenie tych parametrów, jakie to były, na przykład jeżeli chodzi o jakość wody. Wodociąg zakładowy PCC Rokita, grupa Koli 1. Wodociąg publiczny Małowice, grupa Koli. Wodociąg publiczny Wińsko, grupa Koli, Enterokoki. Wodociąg publiczny Lubiąż, grupa Koli. Kodzięcin, grupa Koli, Enterokoki. Niemielno, grupa Koli. Mieczywica, Klasztorna, Enterokoki. Bakterie, grupa Koli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22 stopniach. Wodociąg lokalny, Dolina, grupa Koli. Wodociąg zakładowy, zakładu karnego, pojedyncza jedna grupa Koli. Nadal jest prowadzone postępowanie administracyjne zakładowy wodociąg zakładu karnego ze względu na mętność i marka. Jakoś mają dłuższy problem, 2 lata się z tym już męczą. Ogółem mamy informacje na temat wodociągowanych miejscowości na obszarze powiatu polskiego. Ja myślę, że Państwo dostaliście te moje opracowania. Tak, tak. I są tam, więc ja tego nie będę powtarzać. Także jest to porównywalnie. Zmieniło się, jeżeli chodzi o odbiór odpadów z gminy Wińsko. Inne przedsiębiorstwo odbiera te odpady, natomiast Brzegnolny i Wołów to całe firmy w zeszłym roku. Jeżeli chodzi o obiekty użyteczności publicznej, to mamy terenów rekreacyjnych 93, skonsolidowanych 78 placów zabaw, z czego 23 nie spełniały wymagań. Zaznaczę, jednak po pismach, bo my tam nie prowadzimy postępowania, uchybienia zostały usunięte. Pływalnie kryte, woda spełniała wymagania, odkryte, woda też, chociaż pod koniec sezonu już wała poziom, żeby się obniżył i już woda nie była pobierana do badania. Teraz hotele to też Państwo macie. Jeżeli chodzi, to może mamy jeden ustęp publiczny w powiecie gołowskim, tylko jeden. I czym to jest? Tak, to jest przy placu parkowym. A inne to są ogólnodostępne. 2 złote trzeba zapłacić. Proszę? 2 złote trzeba zapłacić. Tak, to na pewno nie. Teraz chciałabym jeszcze powiedzieć na temat cmentarzy. Mamy 27 cmentarzy, domów przedpogrzebowych 8, z czego 7 to są domy przedpogrzebowe na terenie cmentarzy. Jeden dom przedpogrzebowy, firma Florian, w całym powiecie gołowskim i muszę